Cześć. W tym filmiku będą moje luźne przemyślenia. Chciałbym powiedzieć, że ostatnio zauważam w Niemczech, ale również i w Polsce coraz więcej ludzi, którzy mają widzialne znaki swojej wiary. Zauważyłem to jakoś w roku 2020 i to narasta. Żeby nie było, że komuś coś zabraniam albo narzucam. Mamy wolną wolę i każdy może wierzyć w co chce, pod warunkiem, że nie stanowi to zagrożenia dla innych. Najpierw przeczytam wam jeszcze fragment z listu do kościoła w Laodycei. Znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę Cię wyrzucić z mych ust. Letni chrześcijanie są dli i pod ich adresem Chrystus wypowiada jedne z najmocniejszych w Piśmie Świętym słów. Nie wiem, czy Wy też tak to widzicie, jeśli chodzi o ostatnie lata i wiarę ludzi, ale wydaje mi się, że ludzie nieświadomie realizują te słowa z Biblii. Młodzi rezygnują z religii w szkole, coraz mniej ludzi chodzi do kościoła, po części dlatego, że starsze pokolenia wymierają, a młodzi myślą, że nie potrzebują Boga. Zniechęca się ludzi do kościoła, próbuje się wmówić ludziom, że bycie wierzącym to ciemnota, a bycie ateistą to przejaw inteligencji. Próbuje się wywołać modę na apostazję. Z drugiej strony, ci co zostają w kościele, starają się pogłębiać relację z Bogiem. Jakoś w 2020 roku zauważyłem, że w mieście, w którym mieszkam, często widzę zawieszone różańce w samochodzie na lusterku w środku. Mam nadzieję, że nie jest to dla nich talizman, a widzialny symbol ich wiary. Szacuję, że jeden na pięć samochodów ma różaniec. W mieście, w którym mieszkam, według oficjalnych statystyk katolików jest około 18%. Protestanci stanowią 24% i jako, że nie modlą się na różańcu, to myślę, że nie wieszają go na lusterku. Katolików i protestantów jest więcej gdyż ludzie wychodzą ze wspólnot religijnych, żeby nie płacić podatku. Więc wiernych danej religii jest na pewno więcej, ale według mnie praktykujących mniej niż pokazują statystyki. Byłem dwa razy na mszy niemieckiej i ludzi w kościele było mało, więc według mnie wieszanie różańców nie przekłada się na chodzenie na mszę. W każdej dzielnicy jest jeden kościół katolicki i jest tylko jedna msza w niedzielę. Mało kto obecnie chodzi tutaj do kościoła na niemiecką mszę. Na polskiej mszy kościół jest pełny. Jest to miejsce, które jednoczy Polonię. Jeśli chodzi o Niemców, to wyjątkiem jest kościół bratwa Świętego Piusa X, który mam mszę codziennie, a w niedzielę dwie i przyjeżdżają tam ludzie z całego regionu. Jakoś w tym roku 2023 zauważyłem, że nie tylko chrześcijanie u mnie w mieście dają wyraz swojej wiary w postaci wieszania różańców lub noszenia krzyżyka na szyi, ale również osoby wierzące w New Age, ezotorykę, okultyzm, a nawet satanizm się nie kryją ze swoją wiarą. W sumie to w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku, gdy subkultury były bardzo popularne wśród młodzieży w Polsce. To można było zauważyć nie tylko panków i skinów, ale i ubrane na czarne osoby słuchające satanistycznego black metal. Było minęło, tamte subkultury nie są już modne, ale według mnie panki wyluowały w gotów, potem w emo, a obecnie mamy alternatywki. Wrócę do tematu. Z jednej strony widzę osoby z krzyżykami. Raz widziałem w markecie nawet księdza o ciemnej karnacji, jakby z Syrii, z złotym krzyżem na piersi, tak dużym, że mógłby wisieć na ścianie lub nad drzwiami. Z drugiej strony są osoby z dziwnymi tatuażami. Ostatnio wspomniałem wam o tej sprzedawczyni w markecie, co miała satanistyczne tatuaże na ręce. Czerwone nitki na ręce są również bardzo popularne. Różne właściwości przypisuje się tym nitkom ochronne na szczęście lub w ramach jakiejś intencji. W Polsce w urzędzie widziałem urzędniczki z nitkami na ręce albo sprzedawczynie w biedronce. W Niemczech w arkecie Lidl, do którego chodzę, są Rosjanki sprzedawczynie i one też mają czerwone nitki na ręce. Ostatnio byłem wysłać paczkę i pan z obsługi miał na łańcuszku krzyżyk, a klientka miała wywieszone newaidżowe drzewko szczęścia. Albo byłem w aptece i pani aptekarka miała wisiorek świętej geometrii. Czy to ma związek z ich wiarą, czy tylko wisiorek im się podobał, nie wiem. Ogólnie w mieście, gdzie mieszkam, to ludzie częściej wywieszają na wierzch to, co mają na łańcuszku. W Polsce tego nie zauważam. Albo kiedyś w sklepie w Niemczech widziałem chłopaka, który miał na bluzie Matkę Bożą z Guadalupe. Te lato, 2023 roku w Polsce, w sieciówce ozieżowej widziałem taki oto t-shirt. Miks wszystkiego. Fazy księżyca z neopogańskiej religii Wicca. Tyle jakby buddyjska lub hinduska mandala. Na tym jakby hinduska ręka Achsima. Albo arabska dłoń Fatimy i na tym jeszcze niekompletne oko chorusa. Ktoś próbuje się strzelić w modę na ezoterykę. Raz w sklepie widziałem dziewczynę w takiej oto bluzie. Pokazuję wam to tylko dlatego, bo może wam w Polsce być trudno uwierzyć, że spotykam ludzi, którzy epatują swoją okultystyczną wiarą. Co do tego, że ludzie odchodzą z kościoła katolickiego. Jednych to smuci, innych to cieszy. Jest takie zdanie w Biblii czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Nie wiem i nie chcę zgadywać, ile nam zostało do czasów ostatecznych, ale Jezus Chrystus jakby zasugerował, że z liczbą wierzących w Niego może być kiepsko, gdy przyjdzie powtórnie. Jak chcecie, to napiszcie komentarz, co o tym myślicie, czy też to zauważyliście. To by było na tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam Was i cześć.